znaczy, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to na pewno jest to, no ja to przeżyłem na swój sposób. Było to przykre bardzo doświadczenie, tym bardziej, gdzie no człowiek czeka na takie wielkie imprezy, on chce tego doświadczyć, chce się zmierzyć na tej takiej największej scenie, w cudzysłowie, piłkarskiej. Chce być częścią tej drużyny i też jakby przed turniejem przygotowując się, czasami nawet przez cały sezon, od momentu jak się zakwalifikowaliśmy jako drużyna, gdzieś tam z tyłu głowy masz tą myśl, że jeszcze czeka cię taka no, no super impreza. Tak więc jest to trudny moment, ale ja akurat wczoraj nie było okazji z Kamilem pogadać po treningu, natomiast myślę, znając samego Kamila na tyle, to można o nim powiedzieć jedno, że na pewno on sobie z tym wszystkim poradzi, bo jest to taki twardy chłop, który już w sumie w swoim życiu też niejedno przeżył, a jest gdzie jest, tak więc to świadczy o jego takim naprawdę mocnym charakterze. Więc myślę, że on sobie spokojnie z tą sytuacją poradzi.